No i kolejna część Access, czyli bazę danych, tych też wiele było próśb o to, żeby zrobić to w komentarzu, więc jeszcze to zrobimy. Zobaczmy, co tu mamy. System kontroli dostępu, w plikach, klasa uczeń, ewidencja zapisana, bla bla bla, to nas nie interesuje. Zobaczmy tylko, co jest w czym. Klasa TXS, zainteresowana informacja o klasach. Każdy wiersz zawiera ID i profil. Potem uczeń ma ID, imię, nazwisko i ID klasy. Potem ewidencja o wejściach i wyjściach ze szkoły. No, porąbane. Takie rzeczy są śledzone. Nie powinno tego czegoś takiego być. No ale jak to jest? No tutaj widać, że nie zła inwigilacja ze strony CKE. No ale standardowo, na wejściu co robimy? Otwieramy Access, nowa baza danych. No po prostu będzie trzeba tutaj nieźle poświrować i dodać wszystko, co trzeba. Okej, więc co robimy? Prawy znowu. Importuj plik tekstowy, jak zwykle szukamy tego, co potrzebujemy. Tu gdzieś mamy, dajemy ewidencja, pyk, next, ograniczony, jak zwykle średnik, pierwszy zawiera tutaj nazwy pól, pyk, więc co musimy zmienić, to wyjście, to jest data i godzina, no ale w jakim temacie? Rok, miesiąc, dzień, standardowo, rok, miesiąc, dzień, no i tu dokładnie to samo, rok, miesiąc, dzień, ok, next. Tutaj ustawiamy sobie klucz podstawowy, jaki już mamy, jako numer ewidencji, dalej. Zakończ. I klasa. Patrzmy, jak wydaje, wygląda. Rozwijmy tutaj to. Wygląda w miarę sensownie. Spoko. Znowu importujemy kolejne rzeczy, które potrzebujemy. Klasa. Importuj. Pierwszy wiersz zawiera. Spoko, spoko. Klasy będą mieli klucz podstawowy jako ID klasy, więc tu możemy to mieć. Zakończ. No i znowu importuj. Plik tekstowy. Pyk. Co tam jeszcze mamy? Mamy klasę, mamy ewidencję. I ostatnie, co oni tam chcieli, no to jest uczeń TXT. Uczeń TXT. Pyk. Importuj. Ograniczony. Pierwszy wiersz zawiera. Tutaj to ustawiamy. Czy chcemy klucz podstawowy? Mamy tutaj po ID ucznia, klasa. Ok. Jest zrobione. Wszystko mamy zaimportowane. No i teraz jeszcze co musimy zrobić, no to standardowo gdzieś zrobić nam relację, więc po prostu wrzućmy wszystko. Oczywiście bez tej tabeli jej nie powinno być. I trzeba to jakoś połączyć. To z czym? Ewidencja. No na pewno tutaj ID ucznia można połączyć. Wymusuj większy więcej a integralności. Nie można nic zrobić, bo jest otwarte, więc zamknij. Wszystko co jest, zamknij, zamknij, połącz ID klasy z ID klasy tym tutaj sposobem i ID ucznia z ID ucznia tutaj, pyk, no i mamy zrobione. I teraz możemy przejść do pierwszego zadania i zobaczyć, co musimy zrobić w pierwszym zadaniu. Oblicz i podaj, ile wszystkich wejść dziewcząt z klasy o profilu biologiczno-chemicznym w szkołę zarejestrował system w analizowanym okresie 5 dni. A ile to jest te ewidencje? Ewidencja o informacjach. Ustałem, że 5 dni to są wszystkie dni, które są wpisane w analizowanym okresie 5 dni. Chyba tak. Wszystkie imiona dziewczyn i dziewcząt kończą się w tej szkole na A. No czyli klasyczna sztuczka typowo. Zobaczymy jeszcze te ewidencje. Są od 4 do na sam dół. Sam dół, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Pyk. Uj, tych rekordów tu jest nie lada gratka. No jest do 8. No okej, okay, więc to tylko na, żeby nas zmylić lekko dodali. No i co? Musimy w takim razie stworzyć kwerendę. Co my tam mamy dogłębnie? Musimy na pewno wejść w ewidencja i mieć tak ID ucznia, wejście, wyjście. Możemy sobie wszystko w sumie wrzucić. I musi być na pewno profil i jeszcze imię. Musi być na pewno klasy uczeń, musi być imię. No i jeszcze musi być klasa, profil. To, że jest wejście, też nie jest potrzebne, ID ucznia też nie jest potrzebne, tylko wystarczy ewidencja. No okej, okay, teraz modyfikujemy i co przede wszystkim musimy zrobić? Imię musi się kończyć na A, więc wpisujemy like, no i teraz gwiazdka A, żeby się kończyło na A. Uruchom, zobaczymy, Julia, Hanna i tak dalej, są tu wszystkie kobiety, nie ma żadnych dziwnych mężczyzn, więc to jest w porządeczku. Mamy już wszystkie kobiety, teraz musi być profil biologiczno-chemiczny, więc sobie weźmy. Kopiujmy, co oni od nas chcą. Kopiuj. Profil musi być taki, czyli równa się. O, oczywiście. W drinksach, żeby było jako string. Mamy sam biolchem. Ok. Klasa i co oni chcą? Oblicz i podaj, ile wszystkich wejść dziewcząt z klasą biologicznym zarejestrował system w okresie. Wszystkie imiona. No dobra. Czyli teraz wystarczy po prostu odpalić to. No i zobaczyć, ile mamy rekordów. Rekordów jest 165, więc to powinna być odpowiedź. Wstawiamy notepad, wpisujemy odpowiedź 6, 1, 1, 6, 5. No i to mamy 6.2. Utwórz zestawienie zawierające informacje o liczbie uczniów, którzy w poszczególnych dniach nie spóźnili się do szkoły. Jako godzinę przyjmujemy 8, wejście po 8 traktujemy jako spóźnienie. Zobaczymy, mamy powiedzieć tych, którzy się nie spóźnili, więc musimy najpierw sobie zrobić kwerendę z naszych pięknych wejść. Będziemy mieli ID, ID ewidencji i wejście. Będzie potrzebować ID ucznia
i wejście modyfikuj. No i teraz co najważniejsze, musimy sobie wydostać z tego wejścia godzinę i zobaczyć co z tego. Będziemy mieli teraz tak, prawy, funkcje wbudowane, data i godzina i weźmy godzinę, hour, właśnie naszego wejścia, wrzucamy i tutaj musi przyjść przed 8, czyli mniej niż 8, no i sprawdźmy co będzie. Klasa mamy wszystkie, przed 8, wygląda w miarę sensownie, ale problem jest taki, że jeszcze ktoś może przyjść o 8, jeżeli przyjdzie dokładnie o 8, to się na pewno nie spóźni. Więc jeszcze tutaj musimy sobie skonstruować funkcje wbudowane, wziąć data i godzina i wziąć minuty. Jeżeli przyjdzie dokładnie o 8, czyli będzie nie 0, tylko wejście, z wejścia, jeżeli przyjdzie i ustawimy, to jest albo sytuacja, oj, tu, a brakuje nawiasu zamykającego, czyli przyjdzie o, albo przed 8, albo dokładnie o 8, uruchom, no i widzimy, że mamy tutaj coś takiego, zobaczmy, czy jest jakiś taki gagatek, który gdzieś tam o 8.00 przyszedł, oj, tutaj jest paru, więc to mamy pierwszą kwerendę, no i teraz co musimy zrobić z tego, no to wziąć to, co tu mamy, wydostać dzień z naszej tej grupy i potem, znaczy z naszego wejścia i to pogrupować. Więc teraz możemy w sumie już tutaj też dodać day, żeby zrobić day od wejście. Będziemy mieli super, mamy dzień. No i teraz w oparciu o tą kwerendę, którą tutaj mamy, możemy stworzyć następną, w której pogrupujemy po wejściach. Więc z tej kwerendy potrzebujemy tylko co? Potrzebujemy ID ucznia i wyrażenie trzecie, czyli nasz day. Klikamy tu, modyfikuj. No i tu mamy już dzień. Klikamy sumy, grupuj po dniu i policz po uczniach. I mamy tutaj taką odpowiedź. 4 dnia 233, 5 300 i tak to wygląda. Więc to bierzemy, kopiujemy tutaj i mamy tą odpowiedź. Musieliśmy zrobić tą drugą kwerendę, bo inaczej mielibyśmy te wszystkie inne pola, które by nam przeszkadzały w grupowaniu, potem byśmy nie mogli pogrupować, więc potrzebowaliśmy tylko to i to, na tych nie mogliśmy usunąć, bo inaczej byśmy mieli nasze filtrowanie zepsute. Więc jedna kwerenda filtrująca, a druga dopiero grupująca. Zamy to elegancko, no i przejdźmy do kolejnego zadania. W każdej osobie zliczamy łączny czas pobytu w szkole w analizowanym okresie 5 dni. Podaj identyfikatory oraz imiona, nazwiska trzech osób, które w monitorowanym czasie przedłużały najdłużej na terenie szkoły. No dobra, więc musimy stworzyć kwerendę. Tutaj znowu będziemy brać coś z ewidencji. Ewidencji będziemy potrzebować na pewno ID ucznia, no i wejście i wyjście. Bierzemy to, modyfikujemy, chociaż jeszcze tutaj sobie dodamy z uczeń imię i nazwisko, no bo to będzie nam potrzebne potem, więc to tutaj robimy. I teraz tak, co my tu potrzebujemy? Przede wszystkim potrzebujemy różnicę wejście minus wyjście. Moglibyśmy tutaj korzystać z jakichś fikuśnych funkcji date, div i tak dalej, no ale możemy po prostu zrobić, że wpisujemy wyjście minus wejście, odpalamy, no i widzimy, że coś tu jest. Są to jakieś dziwne liczby, ale nie wiemy dokładnie ile to jest w godzinach i tak dalej, ale one nam tutaj w miarę sensownie reprezentują, więc zawsze odjęcie jednej daty od drugiej da takie same, więc jeżeli potrzebujemy tylko top 3, no to na pewno będzie dobre kryterium, po którym możemy posortować. Więc na pewno jest spoko, pewnie dałoby się to jakoś przeliczyć, może to jest na przykład, nie wiem, część dnia, czy jakoś tak, on jakoś to odejmuje, ale na pewno dla każdego robi tak samo, więc potem w sortowaniu będzie mega w porządku. No i teraz mamy to, no i jedyne co musimy zrobić, to teraz możemy sobie to wyjście i wejście usunąć, nie będzie nam potrzebne. Robimy prawy, grupuj, musimy grupować po ID ucznia, imię i nazwisko, a potem musielibyśmy sumować, żeby mieć sumę wszystkich dni, no i potem jeszcze musimy posortować i mamy posortować po tym od największego, czyli będzie malejąco. No i potrzebujemy ile? Potrzebujemy każdej osoby, podaj identyfikatory trzech osób, no czyli tutaj mamy top 3. No i właśnie to top 3 tych uczniów. Nie potrzebujemy podać ile mają, ile to było godzin, dni i tak dalej, więc po prostu pyk, usuwamy to i mamy taką elegancką odpowiedź, bez jakichś tam dziwnych, fikuśnych sztuczek na datach. No czyli teraz 6-4, podaj imiona i nazwiska wszystkich uczniów, którzy byli nieobecni 6. Dobra, czyli na początku po prostu musimy wziąć sobie kwerendę z tych ewidencji, żeby zobaczyć kto był i potem to porównać z tymi wszystkimi uczniami i zobaczyć kogo nie było. Czyli potrzebujemy ID ucznia, no i wejście, no bo jeżeli wiemy, że jeżeli wszedł, no to nawet jeżeli nie wyszedł, no to na pewno był obecny. Wejścia potrzebujemy day, czyli dzień, 6 tutaj, no i musi być tu również dzień numer 6. No okej, mamy tutaj wszystkich, więc to już jest spoko, mamy pierwszą kwerendę.
I teraz w podstawie o tą kwerendę musimy zrobić kolejną, połączyć to z uczniami, czyli teraz twórz tutaj z uczniami, ID ucznia, z cześć, ewidencja kwerendia, z właśnie ID ucznia. No i modyfikuj. No i teraz tutaj musimy zrobić sprzężenie, zmienić na to, żeby pokazać wszystkich uczniów, ale nawet tych, którzy mają wartość 0 w tym. No i teraz widzimy, że tutaj nic nie ma, czyli na przykład 18 nie było. No i teraz, żeby to wszystko jeszcze sobie zrobić, tutaj dopiszemy po prostu is 0. Będziemy mieli wtedy wszystkie wartości puste tylko. No i widzimy, że nie było ucznia 18, 16 i 86. Chociaż my mieliśmy podać ich imię i nazwiska, więc teraz tutaj wypadałoby jeszcze dodać sobie widok projektu. No i tutaj wrzucić imię i nazwisko ucznia uruchom. No i mamy imię i nazwisko tych gadków, więc ich po prostu tutaj do 6.4 wklejamy. Tylko wiadomo, to jest niepotrzebne, to też nie, to też nie, to też nie. No i widzimy, że nie ma Mateusza Kordasa, Krzycha Michalaka, no i kolegi Oliwiera Ziółko. No i są wszyscy, których nie było, to są odpowiedzi do tego accessa. Wydaje mi się, że są poprawne, bo dosyć prosto i fajnie wchodziły, więc dajcie znać, czy mieliście takie same w komentarzu, czy wszystko jest ok, jak wam poszło. No i trzymajcie się, cześć, pa.